Pomyślałby kto, że te drzewa są wyższe niż statua wolności? Zaczynają się. Czyżby tu były faktycznie pożary niedawno? Czy tutaj nie ma przygotowane zbiorniki na wodę? W sumie nie wiem czemu się dziwić, bo jesteśmy bardzo wysoko. Ale właśnie tutaj pierwszy śnieg w Kalifornii tego roku musiał sypać jakoś niedawno. Ale był znak, żeby mieć łańcuchy, a my mamy letnie. Pierwsza sekwoja w Sequoia National Park. Tutaj te drzewa są troszkę inne, bo to są te mamutowce olbrzymie, czyli jeszcze bardziej masywny pień, może trochę niższy. To jest jakiś tutaj pierwszy lepszy. Dzisiaj zobaczymy ten drugi największy na świecie. No. Ale ta żywica jest taka. Jo. Taka czarna prawie. Smolista. O, z tej strony jeszcze większy się ten pień wydaje. A to jest to, co z drogi chyba widzieliśmy. O, to jest chyba szlak niestety samych trupów. Wszędzie ucięte te pnie. Tu się da wejść. Wydaje mi się, że nawet szeroki kąt tego nie obejmuje. Musiałbym mieć wysięgnik. 4, 5 bardzo dużych kroków. Jaskinia w drzewie. Niezłe. No to taki smutny szlak zrobili na dzień dobry. Właśnie chyba jest taki szlak, który pokazuje historię, że one były wycinane. No, w sumie zaczęliśmy od tej strony, od której też można kończyć, jak się jedzie w drugą stronę. I taki początek albo koniec tej historii wielkich drzew. No, ale w czasach, kiedy te wielkie scinali, to wydaje mi się, że robili to ręcznie. Przynajmniej na starych fotografiach tak to wygląda. Czuć zapach ogniska. Gdzieś tu jeszcze się dogasają te pożary. Emocje rosną, temperatura spada. Już musieliśmy poubierać czapki, bo było już chyba z 5 stopni tam, gdzie ten śnieg leżał. No i dojechaliśmy do punktu, gdzie jest drugie na świecie pod względem objętości drzewo, czyli tam generał Grant. To jest ciekawe, bo tutaj jest o drzewach na całym świecie, jakie mają znaczenie dla kultur. No i moją uwagę zwróciło oczywiście Nowa Zelandia i Kaori, które widzieliśmy. No ale to jest też niezłe. Meksyku, Montezuma, Cyprys Montezuma jest najgłupszym na świecie. No dobra. Ale nie ma nic napisane, czy w kulturze amerykańskiej sekwoje odgrywają jakąkolwiek ważną rolę. Chyba nie za bardzo, skoro je wycinali, nie?
gruba jest ta kora. Po prostu ta kora ma takie grube te spękania, że ktoś się wspina na skałkach, to by, myślę, mógł próbować po tym wyłazić. No i tutaj chyba to widać bardziej, ale nie wiem, jak to było widać na obrazie z kamery, że oni nazywają wszystkie te sekwoje, wszystkie te lasy redwood. No i tutaj jakby bardziej widać ten pomarańczowy kolor kory właśnie pnia. Zamieszanie z nazewnictwem ciąg dalszy. Najlepiej znać te nazwy łacińskie, bo ale mamy tutaj jakiś cedar, to w ogóle jak się tłumaczy na polski? Cedar. Cedr? Cedr, no. Cedr. Cedr. Cedr to... No i giant sequoia to jest właśnie mamutowiec olbrzymi. Sequoia dendrum giganteum. No jest jeszcze tu duża bardzo jakby sugar pine, która wygląda z daleka jak sosna, ale jest olbrzymia. I te wielkie szyszki, co tu... A to już jest chyba nasz ten grand. To zaraz go zbliżę. Nie można podejść, żeby zrobić skalę porównawczą. No ale jest to drugie na świecie drzewo. A więc najwyższe zobaczymy dopiero jutro. Nie najwyższe, tylko... No nie najwyższe, tylko największe. Zobaczymy jutro. A to jest dzisiaj drugie. No i co? Masz pamięć do cyferek? Bo tam niżej było napisane, ile ono ma. Niestety nie mam. Wysokości, szerokości. Mało znaczące, bo ciężko jest sobie wyobrazić takie drzewo, albo jak się powie hasło, że ono ma, wiem, że ma 200 coś stóp, więc to już w ogóle dla nas myślących w metrach jest mało mówiące. No, ale to nie jest najwyższe drzewo, ani... ale jest naprawdę, robi wrażenie wysokości. Jest ogromny pień i wyrosło tutaj właśnie na jakby prawie takim szczycie lokalnym, dlatego że inne drzewa mu nie zasłaniały i miało jakby idealne warunki do tego, żeby tu w okolicy być największym. Ciekawe, czy widać w kadrze obydwa. Się tak idzie pomiędzy dwoma takimi gigantami. Szczerze mówiąc, w pewnej już skali ja już nie potrafię powiedzieć, czy to drzewo jest, o ile jest mniejsze na oko od tego granta. Bo to już jest tak duże, że jedno obok drugiego jak się różni nawet, nie wiem, dwoma metrami średnicy, to wygląda i tak bardzo podobnie. No i też tutaj się je ogląda trochę tak inaczej, bo jest dużo innych drzew pomiędzy. Nie ma tego właśnie uczucia, że jakby to jest taka monokultura, jak jakaś plantacja. Rosną różne obok siebie w różnej skali. No, bo pierwszy raz, no. Nie, bo wszystkie były takie wielkie. No tak, było dużo właśnie obok siebie takich, ale ja na przykład widzę, że te drzewa są większe niż tamte. Jeśli chodzi o szerokość tego pnia. Też jest niezłe. Wchodzimy do drzewa. No, w tym momencie już stoję wyprostowany. Jest to tak popodpierane, że trochę tak jakby budzi
powątpiewanie, kiedy się ten pień całkiem zawali. Tu dość blisko można podejść do tego olbrzyma. No i właśnie szkoda, że do tego granta nie można podejść bliżej, bo dopiero z odległości kilku metrów jeszcze to rośnie jak dom w oczach. Idziemy dalej. Nie liczyłem kroków, ale i tak to nie jest chyba cały pień. W sensie od korzeni do korony, czyżby? Zobaczmy w drugą stronę. Mnie. To jeszcze można zaglądnąć do tego wielkiego. Wychodzimy z tego drzewa. I właśnie wystarczy zejść z tego małego asfaltowego szlaczku dla wszystkich turystów zainteresowanych tylko tym główną atrakcją i można sobie pochodzić pomiędzy tymi większymi drzewami i dotknąć z bliska. Wystarczy zejść z parkingu na taki 2,5-kilometrowy chyba. No a tu opieńki rosną na tym. Co właśnie robimy, ale znowu słońce zaszło za chmury. Klimat jest taki, jakby ten śnieg miał zacząć padać. To jest jakaś dolinka. Płynie sobie nią woda i rosną takie wielkie. Wow, a ile tu szyszek. Dźwięk, jakby było pusto pod tą korą. Ta kora jest no spokojnie 20 cm grubości. Widać, że jest nadpalona przez ogień. I tak właśnie to wygląda. Tu jest kawałek takiej kory. Ło, jak cegła. No i takie szyszeczki. Takie szyszeczki podobne do tych małych szyszeczek, które na naszych żywopłotach w Polsce, na tych tujach się zawiązują. No i właściwie te drzewa mają bardzo podobne właśnie nie igły, tylko takie łuski jak tuje. Ale to jest właśnie mamutowiec. Tu największy pień do tej pory, jaki widziałem w całości. Zjarany. Wysoki jeszcze na, o Jezu, kilkadziesiąt metrów. I się przewróci kiedyś. Ale spłonął tak właśnie po wierzchu. A ten rdzeń stoi. Czyli można by powiedzieć, że konar zapłonął. W ogóle cała ta sekcja lasu jest jakaś taka martwa i spalona. Niektóre drzewa uschnięte, a niektóre
i uschnięty, i spalony. Nie wiadomo, co było przyczyną, albo co było pierwsze, a co później. Ale już rosną młode. Takie jak tu. To są właśnie młode mamuciki. Mamutowczyki. Taki mały, już ma gruby pień. Ciepło zrobiło. Proszę. Znowu jesteśmy. Ło, a ten się tu gibo. No nie, no jest tak oparty, jakby to nie wiem. On jest martwy w sumie ten. Taki, trojaczki. Zjarane trojaczki. O, doszliśmy do takiego miejsca, gdzie w dolince leży zwalony pień takiego olbrzyma. I widać, pewnie sobie tu leży tak może set lat nawet. Widać, jak ta dolinka, którą płynie jakaś tam mały potok i niesie sobie materiał, jak potok niesie materiał sedymentacyjny, i po prostu ten wielki pień przedzielił praktycznie całą tą dolinkę. I widać, jak tutaj jest nagromadzone przed nim i za nim no masę takiego błota rzecznego. Czyli zrobił tu po prostu tamę. Cała ta dolina się wypełniła i teraz sobie potok płynie naokoło. Ja to tak widzę. Zwalił się, zatamował i troszkę zmienił krajobraz lokalnie. A te kubki drewna tak poukładane tu, to są wszystko przez strażaków, których tu widzieliśmy. O, tu nawet widać, że są przykryte taką płachtą papieru i oni to kontrolowanie wypalają. O, tak jak tu leży papier. Nie wszystkie ślady pożarów tutaj są jakby pozostałością naturalnych pożarów i domyślam się, że to jest tak jak w Australii, gdzie się prowadzi takie wypalanie kontrolowane po to, żeby po prostu raz do roku usunąć nadmiar jakiegoś suchego drewna z lasu. Tak, może to jest ten Dead Giant, bo on jeszcze jakby stoi, a już jest dead. I na pewno jest giant. Także long story short, jeszcze raz. Jakby to skwitować. Służby tutaj pożarnicze i leśne robią kontrolowane wypalanie po to, żeby po prostu raz na jakiś czas ten cały materiał martwego drewna nie został strawiony przez jakiś ogromny, dziki pożar. A to jest faktycznie giant, bo on wygląda nawet większy przynajmniej na szerokość niż ten Grand. No. Tu już nie ma kory. Pień porastają, takie ładne porosty. Widać właśnie ślady jakiegoś ogromnego pożaru. I olbrzymia korona też.
tam na samej górze jakby były igły, ale te igły nie pasują do pnia, bo te igły są tak jakby z sosny. Teraz wyciągnę zoom i zrobię zdjęcie. Pewnie tam na górze kiełkuje jakieś drzewko. Chcesz podejść do pnia? Kawałek chociaż? Dla mojej skali porównawczej? Proszę. Więc jeszcze raz. Wow. Taki martwy gigant. Bonsai sekwojowy. Czyli sekwoje mogą być miniaturowe, jak źle spadnie szyszka. Doszliśmy do lookoutu i wracamy. Na ziemi wokół tych suchych właśnie sekwoi pełno tej kory, która odpada. I idziemy. Coś tak troszkę oszukuje ten obiektyw, bo tutaj im bliżej jestem, tym się ten drugi plan wydaje mniejszy. Jak się podejdzie na taką bliską odległość, to te 4 czy 5 jak takie kolumny. W każdą stronę, jak się nie popatrzysz, to takie olbrzymy rosną w lusterku. Nieźle. Fajnie też, że zawsze ten parking tak umiejscowym, że w zasadzie jak ktoś nie lubi chodzić, to wezmę. Starym zwyczajem nagrywam rano do kawy. Także przyjechaliśmy wczoraj na kemping późnym wieczorem. Na kemping w Sequoia National Park. On się jakoś dziwnie nazywa. Lodgepole. Jest w takiej dolince od strony bliżej tego generała Shermana, czyli największego drzewa,
którego jeszcze nie widzieliśmy, a widzieliśmy wczoraj tego Grantsa generała, czyli drugie największe. No i co? Tak żeśmy tu zaparkowali w nocy. Jak nie hukło, jak nie chrupło, jak nie jebło i się zwalił. Żartuję, ten pień już tu leżał, no ale kiedyś się zwalił. I zacząłem wczoraj oglądać te po ciemku z latarką te drzewa. No ale nie ma już żadnych suchych. W zasadzie to ten prawdopodobnie był tutaj ścięty. Zwalił się w tamtą stronę, ale w lesie jest pełno tutaj powalonych czy też pościnanych. No i taka historia. To są znowu klatki na jedzenie. Czyli zamyka się na noc, żeby zabezpieczyć to przed misiem. A my to używamy jako też miejsce do gotowania, no bo jak wieje wiatr, to przynajmniej jest osłonięte. Tak wygląda poranek. Świeci słońce. Jest 2 października. Para leci z ust, nie wiem ile było. Wczoraj było tam około 5 stopni, ale to było na górze. Jesteśmy w dolince. Poniżej 10 w nocy było na pewno. Ale kupiliśmy kocyk. Ale fajnie drzewa parują. Paruje jakby się z niego dymił. No i dobra. Koniec tych obrazków. Trzeba kawę zalewać. Ciepło? No, w miarę ciepło. Ale mam dużo warstw na sobie. Słońce ciepło. Ale tak ogólnie to czuć jesień. Wszystko paruje. Przydałoby się webasto w samochodzie. Już o tym myślę. Da się tu kupić w sieci sklepów Home Depot. Przebrandowane, słynne chińskie webasto. Problemem będzie tylko bateria. Żeby nam akumulatora nie wyczerpało. No i montaż, ale to już gdzieś tą dziurę trzeba po prostu znaleźć, albo nawet i 3 dziury, w sensie do montażu. Kto wie, ten wie. Nie trzeba tłumaczyć tematu po raz milionowy. Wyjeżdżamy z naszego kempingu. W nocy tego nie było widać, a się okazuje, że jest ładnie wkomponowany w takie granitowe no, bouldery. Nie wiem jak to się mówi po polsku. Głazy, no głazy. Ale też jest tu taki typ wietrzenia tych granitów, taki one pękają i się zaokrąglają. Wczoraj jechaliśmy najwyższymi partiami tej drogi. Ale niestety już było ciemno i była mgła też, jak dawno nie jechałem w takiej mgle. Ale cała ta droga jest na maksa widokowa, zwłaszcza właśnie tam, jak idzie w szczytowych partiach. Są widoki na prawo i lewo, na te lasy sekwojowe. Także to jest duża zaleta tych amerykańskich parków narodowych, że w zasadzie bez wysiadania z auta można sobie zrobić road trip, jak tylko jest widoczność, to się zobaczy nawet więcej niż na piechotę. No i tak wygląda jazda pomiędzy gigantami.
Dobrze, budujemy napięcie, ale mam mało taśmy filmowej, więc będę się streszczał. Dojechaliśmy na parking pod tym drzewem, generałem Shermanem, czyli największym drzewem świata pod względem objętości, czyli masy chyba całej masy żywej. No i jest tu trochę zimniej, bo tu jechaliśmy trochę pod górkę. Wszystko jeszcze w chmurach. Nie wiem, czy zobaczymy szczyt tego drzewa w takich warunkach. No i idziemy. Przerwa na edukację. No a więc ścieżka, która prowadzi do największego drzewa świata, wygląda tak. I trochę się tu można poczuć jak w jakimś sanatorium. W tym. Jaworzyna? Jak to się nazywało? Jaworzyna? Krynicka? No, chyba tam. Tam były takie też duże sosny, duże świerki i pewnie jodły. Chyba, że nie jodły. No i tak samo się tutaj czuję na razie. Idą kuracjusze w obie strony. Jest wyasfaltowane, jak zresztą w większości parków narodowych w Stanach. No ale powiedzmy, że na wózku też ktoś wiedzie, jak się uprze, chociaż były tu schody. Duże schodów. Schodzimy w ogóle z parkingu w dół, więc dość ciekawie zrobiony jest ten cały, bo wcześniej przy głównej drodze wyjeżdżaliśmy pod górę, żeby teraz schodzić do tego drzewa w dół. No właśnie, bo nie powiedzieliśmy, że to jest 700 metrów. Jesteśmy chyba w halfway właśnie. 138, czyli jesteśmy tak jakby w połowie wysokości tego drzewa teraz. No nie wierzę. Ono ma 42 metry. Tu jest tak jakby... W sumie ma 84. No rozumiem. Ale czy ten trail ma jakby przewyższenia tylko tyle, ile to drzewo? Czy startowaliśmy z jego szczytu tak jakby? Ale jaja, czyli jak zejdziemy do tego drzewa, to jego szczyt będzie wyżej niż ten parking, którym zaczynaliśmy schodzić. No to przynajmniej taka ciekawostka. Czy któryś z tych... No ja chyba go widzę, no. Skoro to ma być najwyższy, to chyba jest tamten. No, najwyższe drzewo, no. Nie, no tamto drzewo takie na horyzoncie jest dalej, najdalej, a jest cały czas jakby najwyższe. Dobra, spróbuję zrobić mu zdjęcie. Mijamy po drodze takie olbrzymy jak ten. A to jest jakiś tam świerk. Minęliśmy też olbrzymie dosyć sosny, więc wszystkie te gatunki drzew po prostu porosły monstrualne. No i największe z nich tutaj. There it is. To jest one. Popatrz. Coś, czego chyba nie możemy oddać znowu kamerą, zdjęciem, niczym tego wrażenia. No ale przy pewnej wielkości tych drzew już tak jakby się tego tak nie czuje, które jest jakby większe, które nie? Jest to największe. Które jest obiektywnie większe od tego, co obok rośnie. No bo na przykład te trzy zrośnięte pnie tutaj są wyższe, to jest to, co robiłem zdjęcie z góry, niż ten wielki pień, który jest masywniejszy tuż za nimi. Zaraz porobię jakieś zdjęcia innym obiektywem. Jakaś ciekawostka? No jaka? Że jego czubek już jest martwy, więc on już nie rośnie do góry, natomiast ciągle przyrasta w masie, więc staje się grubszy. Czyli tyje. Tyje, tak. No właśnie też to było napisane przy jakichś innych tam drzewach, na tych tablicach informacyjnych, że one często te czubki im obumierają po prostu. Już nie są w stanie dostarczać tam wody. Zwłaszcza jak...
odbicie jego podstawy. A, to jest dobre. To jest dobre. Właśnie się zastanawiam, czemu to tak jest wybrukowane, a to jest jakby cała podstawa tego generała Shermana. No to... Dobry pomysł. Czekaj, wyjdę na schody. Od góry. I najwięcej gapiów. Wow. Przewrócono jakiś kawał, chyba jego gałąź opadnięta, łamana, taka wielka, gruba. Fajny ten pomarańczowy kolor kory prześwieca przez te zielone igły. Jest bardzo pochmurno, już praktycznie nie przebija się słońce, a te drzewa tak jaśnieją, no nie? Tym pomarańczem. I tak obeszliśmy cały pień, który ma sam pień 31 metrów. A ten szlak musiał mieć ze 100. Tam stoi kolejka do zdjęć. Tak, idziemy i czytamy sobie różne ciekawostki po drodze. Jagoda wyczytała, że drzewo generał Sherman ma w sobie tyle wody, że starczyłoby na codzienne kąpiele przez 27 lat. Codziennie. To kto się w ogóle kąpie codziennie? To jak się kąpiesz raz na 2 dni, to już ci na pół życia starczy. Nie, że shower, kąpiel, czyli ile litrów, nie wiadomo, a ile galonów, że kto ma jaką wannę, na ile galonów. Tu leży kolejny powalony pień. Samochodem nie przejedziemy, ale nie przejdzie. A ty nie przeszłaś. A tu już ciekawostka nie tylko dla dendro logów, ale i też dla dendrochronologów. Z takich przekroi można wyczytać tysiące lat historii przyrostu drzew. Znaczy z tego akurat tysiące, a z mniejszych mniej. Jakie były lata, jakie były zimy, czy były pożary, czy były susze, czy się dobrze rosło. O, idziemy teraz pomiędzy dwoma gigantami. Nie wiem, czy też Jagoda ten masz, ale mi się tu ciężko oddycha. Mi się też tu ciężko oddycha. Musimy sprawdzić w ogóle, na jakiej jesteśmy wysokości. Osłabiona? Na pewno jesteśmy wysoko, ale...
No dobra, obeszliśmy wszystko w koło. Teraz idziemy jeszcze na spacerek parę kilometrów po tym lesie. Znowu się oddalić trochę od tych głównych szlaków, bo tam pewnie nie będzie tylu ludzi. Idziemy ścieżką pomiędzy gigantami. Znowu się okazuje, że najfajniejsze są te właśnie szlaki, które idą gdzieś obok tych największych atrakcji. Bo tutaj można całkiem blisko podejść tych drzew. Nie są tak odgrodzone i jest ich dużo. No i sprawdziliśmy wysokość, na jakiej się znajdujemy tutaj. I wyszło, że to jest 7000 stóp. Czyli trzeba było to przeliczyć. I wyszło, że to jest 2130 metrów. A wczoraj byliśmy no ledwo nad poziomem morza. Człowiek się musi chwilę przyzwyczaić. Także może właśnie mamy pierwsze objawy choroby wysokościowej. Żarty. No ale jeśli chodzi o ten takie cięższe oddychanie, to jest odczuwalne. Tutaj pod nami jakiś zwalony wielki gigant. Zwałowisko tych potłuczonych gałęzi ogromnych i pni. I to sobie tak leży i będzie setki lat się rozkładać. Bo już gdzieś tam czytaliśmy, że taki wielki gigant, który leży od tam 200 lat, był uwieczniony na zdjęciach właśnie 200 lat temu i wyglądał prawie tak samo, więc powoli następuje rozkład tego drewna. No i z takich amerykańskich ciekawostek można by powiedzieć, że można by palić w kominku przez 27 lat non stop. Albo i dłużej. Czemu 27? No tak samo jak się kąpiel bierze 27. Prawdopodobnie tyle samo co wody jest tam drewna w tym pniu. A jak się pali tylko zimą, no to wtedy 40 lat. A tutaj wydaje mi się, że widać takie w skale granitowej struktury zwietrzenia. Nie chciałbym głupot opowiadać, ale to mogą być te takie kotły erozyjne. W każdym razie takie zagłębienia. A tutaj teraz w środku kadru zaczyna się taki pień zwalony pod górę. Właśnie z wydrążonym małym tunelem przez niego. Cały ten pień się tak połamał pod własnym ciężarem i zaległ w poprzek, w zasadzie wzdłuż stoku. No i gdzieś właśnie była ciekawostka, że większość sekwoi, albo większość po prostu dużych drzew, jak już się zwali ze starości, to się to dzieje jakby pod górkę, czyli obalają się te pnie w stronę stoku, a nie w dół, tak jakby. Ktoś to wytłumaczy? Moim zdaniem oczywiście można sobie doczytać, a ja tam nie doczytałem, ale wynika to pewnie z tego, że korzenie rosną właśnie wręcz przeciwnie i podpierają to drzewo od strony dolnej stoku. No jak ono już obumiera, to tamte korzenie muszą go podtrzymywać, a on się zawali w przeciwną stronę, gdzie nie rozwijał tego systemu korzeniowego. A poza tym też korzenie muszą rosnąć jakby zgodnie z grawitacją w dół, a nie pod górkę. Ale to jest tylko moje wytłumaczenie.
mówię z głowy, czyli z niczego. Ja tam wlezę jeszcze, tak potrzymaj, żeby... Cieniu strasznie. No, ogromny pusty piek. Trochę mnie to przeraża. Zwłaszcza, że słyszałem jakieś zgrzyty takie drewna pękającego. Wyobrażasz sobie, jakby to się miało w tej chwili zawalić? Tak jak te inne drzewa tutaj. Za tego pnia spalonego wyłaniają się jeszcze dwa inne wielkie, takie nogi olbrzymiego mamuta. Może właśnie dlatego się nazywają mamutowce olbrzymie. Mi to właśnie przypomina takiego właśnie ogromnego słonia i jego nogi. Brakuje jeszcze czwartej. Słyszałeś to? Nie no, słyszałaś to? Ja coś kopnęłam. Teraz? A, nie. Słyszałam. No. No jest to przerażający dźwięk, bo nie wiadomo z której strony to. Nie powiem, żebym chciał, żeby się to zwaliło. Ale jakbym to nagrał na GoPro, to... Może byłby to klucz do sukcesu. Tu sobie na przykład leży taki zwalony pień. Też po części spalony. Może to jakiś dzięcioł stuka. Jak zwykle chcę nakręcić wszystko. I zaraz mi braknie baterii. Ale każda rzecz, każdy kolejny pień tutaj i drzewo wygląda jeszcze bardziej imponująco niż poprzednie. I tak się chce nagrywać wszystkie po kolei. No to jest fajna perspektywa. Tu ten spalony po prawej. No i co? Nie wydaje się to prawie tak samo duże jak ten Sherman? No, tu można podejść bliżej. Ale jest olbrzymi, no. To jest jeden z większych na tym szlaczku, który mieliśmy. Już mi się kończy bateria niestety. No ale ile można drzewa kręcić, nie? Jeden się tak troszeczkę na drugiej wykładzie. Ale tu fajny jest widok, bo jest taka perspektywa, nie? Na te inne. A z drugiej strony on był bardziej pomarańczowy. Łąka otoczona sekwojami. Chyba mam dość nagrywania tych drzew. Nic nie uwidzimy, ale widać, że kolejka jedzie w drugą stronę. Teraz pytanie,
8 fut. To 7 to jest jakiś. Tak? Zobacz, no to on. Znajdziemy się w kolejce do największej atrakcji dla zmotoryzowanych, czyli przejazd przez sekwoję. Jeszcze parę samochodzików i jak Bóg da, to się zmieścimy. O! Zobaczymy, czy się zmieści nam skrzynia. Nasze auto ma mniej niż 8 stóp, to się wszystko okaże. Jak tutaj się wycofać? No, najwyżej zdejmiemy skrzynię, wsadzimy ją do bagażnika i przejdziemy bez skrzyni. Zbliżamy się. Nie ma już odwrotu. Tutaj będzie z misją. Ja będę przejeżdżał. Tu się cyrki odkrywa. Tak wygląda przejazd przez drzewo. Jedziemy. Trochę się cyka. Cykamy się. Przejdzie? Na pewno? No to jeszcze zdjęcie. No to wsiadaj. No spokojnie, przecież to jest ten chyba 10 minut. Jedziemy. Warto było. Atrakcja. Po amerykańsku to zrobili. Aż mi się ręce często przez takie drzewo przejechać, no. Jeszcze nigdy nie przejechałem przez drzewo. No długich to może nie wyłącz. Takie zdjęcie jeszcze chcę na pamiątkę mieć. Pomyślałby kto, że te drzewa są wyższe niż Statua Wolności. Strasznie niska jest ta statua w takim razie. Jest ten Coastal Redwood, gdzie jak byliśmy, to one faktycznie się wydawały dużo wyższe. Tu na środku jest. Ale nie były aż tak masywne, nie? Wygrywa wysokością. Ile to jest słowo? Którą wybieramy? Ja myślę, że tą. Drzewo czy szyszkę? No, szyszka też fajnie. Możemy zrobić dwa. To musisz przytrzymać. A ja to... Tak? No tak. No i teraz dwa kłotery. Kłotery też są kolekcjonerskie, bo każdy jest inny. Jeden syn, taki nowiuśki, to był błyszczący. I uwaga, jedziemy. Nie, co ty robisz? Aha, sorry. Tym się już nie kręci. Jak to nie kręci się? Teraz O, teraz dopiero czuję, że go robię. Rozumiesz to? Jo! Takie co? Takie coś. Błyszczy się jak... To dobra, jeszcze zrobimy szyszkę. Panie, w tym sklepie już znałem ten dźwięk. Na pamięć. Dobra, pięć obrotów. Szyszunia gotowa. Dobra. Co z tym zrobisz? Na ciupagę sobie to przywalę, tylko muszę jechać nad Morze Bałtyckie kupić jakieś ciupagi.